Siemanko, z tej strony Siemi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 23 na moim kanale. Odcinek nagrywany zaraz po poprzednim, czyli 1 października 2024 roku, około godziny 16. Także kontynuujemy sobie pracę polową w grudniu. Ostatnio ogarnęliśmy sobie nową przystaweczkę do kombajnu. Sypię ten jęczmień. Okay. Także nakarmimy sobie kury. Tych krów też się sporo dzieje. Trzeba będzie tą trawę ogarnąć na ksiąkę. W poprzednim odcinku już tam sobie dwie beleczki ogarnęliśmy, ponieważ brakłoby teraz do grudnia. Nie miałyby co jeść te krowy. Dobra, załadujemy sobie tą belkę. Toaletę. Kuźwa. No nie chciałem tej niepełnej brać. Tu jeszcze brakowało 400 litrów nieco ponad. No ale trudno, już nie będę tu nic cofał. Nie mając wózka widłowego, to też nie za bardzo tutaj jestem w stanie cokolwiek zrobić z tym. No trudno, będzie taka jedna niepełna paleta. Tak to będzie musiało zostać. I dobra, wkładajmy te palety. Pełne pierwszej przyczepie rzepak. Druga przyczepa jęczmień, także za chwilę go wyładujemy i polecimy po oliwki. To mi się właśnie wydawało, że to może być ciężko z tą paletą. Dobra. Tą kostkę bawełny też pasowałoby. Przewieźć do przędzalni w wolnej chwili, a w wolnej chwili może być teraz ciężko znaleźć. Ten tu już czeka, ten tu już za niedługo kończy. Okej. Ten ma tu jakiś problemik, nie wiadomo z czym. Ze sobą chyba najbardziej. Niecałe 1,5 miliona na koncie. No taką przystaweczkę sobie właśnie ogarnąłem ostatnio. Aczkolwiek stara jeszcze jest tam na sklepie. Oj, ten jest wyprzedł z prawej. Ale raczej ją sprzedam, bo to się myślę będzie nadawało do tego kombajnu. Także tu mamy właśnie kukurydzę do skoszenia. Tą 6-metrową jeszcze dwa przejazdy były zrobione tutaj. No ale ta 9 myślę, że na spokojnie sobie z tym kombajnem będzie dawała radę. Bawełny aktualnie do zbioru nie mamy. Tutaj też trzeba by sobie to odczepić i do tej małej kubotki co miało iść? Beczka na mleko chyba i przyczepa na palety też również. Także bierzemy ją stąd. Beczka jest chyba przy oborze, wydaje mi się. Raczej tak. Gdzie jest ta obora? Tu. No i tam głębokość jest potrzebny, także tu. Dokładnie. Kłębosz jest potrzebny, także także zaraz coś ogarniemy. Tego tu opróżniamy na tą drugą przyczepę. I to pójdzie od razu do oliarni. To dwa zbiorniki się umieszczą na tą środkową przyczepę. No, a trzecia przyczepa na paletę jest też właśnie w drodze powrotnej, żeby zabrać się od razu. Podczepiona również. Ciężko ma ten masę. Z tyloma przyczepami. Teraz tych oliwek teraz nie będzie aż tak dużo. Także wydaje mi się, że nawet by się zmieściły na tą przyczepę. Pierwszą, nie? Wszystkie. Ponieważ to wam jeszcze chciałem pokazać, że nie są nawiedzione dwukrotnie. Tylko raz. Także tu zrobił ile? Nieco ponad 4 przejazdy. Nieco ponad 4 przyjazdy zrobił ten pracownik. No i spoko. Przynajmniej nie będzie też latania co chwilę z jednej strony ponad drugą, nie? No i też myślę, że nie ma sensu, no bo ja tłumaczyłem to ostatnio, że nie mam gdzie tego wyładować. Jak tu będzie pełna ta olejarnia, która się nie wyrabia z przerabianiem tego, no to będzie słabo. Dobra, ten tu już skończył prawie, że koszenie trawy. Mogę się ja tu jeszcze przejechać dookoła. Do rozdawania gnojówki chyba weźmiemy tego John Deere'a, a
tego McCormicka do Głębosza w takim razie. Mogę wziąć. Też sobie zamarkuję tam przy płocie. Ten się wyczekło. Będzie myślę lepiej. Nie wiem, czy jest sens kupować więcej ciągników, no bo i tak pracowników więcej nie będę miał. Tylko 6 mogę maksymalnie zatrudnić. Więc co mi tu z większej ilości ciągników, nie? Sporo jest akurat teraz pracy. No, ciasno, ale jak tam będzie. A w takim razie McCormick do Głębosza. Kultywator na razie potrzebny nie będzie. I tam właśnie bawełnę chciałem zasiać teraz, tak? Po tej kukurydzy. Taki był plan. Dobra, w takim razie wyślijmy go tutaj. Ten tu śmiga całkiem sporo, sypie ta kukurydza. Czy ten John Deere będzie mi potrzebny do czegoś? Nie wiem. Tego tutaj mogę jeszcze. Ups. No bo samo się podczepia. Okej, okay, spięło się ładnie. A w takim razie zatrudniamy tego na załaduj i dostarcz z obory dla krów mleko do mleczarni. Okej, okay, zacznij pracę. 4 beczki będą prawie. Aczkolwiek coś już mu tu nie pasuje. No myślę, że już się załaduje. Ale widzę, że potrzebuję tu zrobić jakąś taką pętelkę. No ale spoko, powinien to ogarnąć, wyjedzie sobie, załaduje i potem wyjedzie. Ta kubetka sobie jeszcze jakoś radzi, tak samo jak ta druga większa, kupiona niedawno. Właśnie tak, tą teraz jadę. Ten też to będzie chyba prawie niedługo pełny, nie? Trzeba będzie go odebrać. Sporo tak kurde sypie, tym na razie sobie na boczek zjedziemy. Jeszcze gniewyczka będzie z tym John Deere'em, który muszę jeszcze tam dokończyć jakąś trawę. No to pełno już jest prawie, więc... No i naładował sobie elegancko tego mleka, także ubyło tu 8000 litrów. No i jedzie. W drodze powrotnej też będziemy sobie palety brać. Dobra, to jeszcze na jeden czy tam półtora przejazdu. I ogarnie tym sobie jeszcze tu przejdziemy dookoła. To już trochę właśnie zbierałem ostatnio. W poprzednim odcinku tej trawy bez zgrabienia, jak widać, tu było. Ponieważ właśnie zabrakłoby jedzenia dla krów. Także na szybko to musiałem ogarnąć. Fajnie, że to już nie trzeba czekać na to, żeby ta trawa się na kiszonkę przerobiła. Tutaj jest od razu, wystarczy owinąć i tyle. Także spoko. Nie pamiętam, ile razy ta trawa była koszona, ze 3 czy 4? Coś koło tego. Pewnie zbiornik ma tak się tam przedechać. Nie będziemy go spowalniać. Mamy 10,5 tysiąca litrów, tak? Także już tu trochę załadowałem. No i 3 zbiorniki jeszcze będą. No nie, całe raczej się nie zmieści. 80% ma ten od oliwek, ale to akurat jeszcze zawróci i tam dojdzie prawie do połowy i cofnie sobie. Także spoko, dobra, ten niech się wysypuje. Ten żaden chyba na razie nie potrzebuje go. Akurat jeszcze chyba zdążę dowrócić i tyle. Z tej samej strony trzeba będzie tam dać na drugi koniec pola tego sadu z oliwkami. Także to jest akurat spoko, że teraz tych oliwek będzie mniej, no ale będzie wygodniej. Że cały czas z jednej strony pola się będzie podjeżdżać. Dobra, tu jeszcze poprzeczniaczek od kurnika. No i tu jeszcze roboty troszkę z tą trawą będzie. Trzeba ją będzie właśnie całą zebrać. Także zgrabić, potem sprasować, owinąć. Będę to musiał zrobić samemu. Poza zgrabieniem. No już nie mogę tych rzeczy zlecić pracownikowi. Dobra. W takim razie John Deere leci po gnojóweczkę. No i tam masa już jest też przy oborze z obornikiem, którym też trzeba będzie tam na drugim przejeździe poprawić.
Ups, uwaga na dach. W porządeczku, także dużo jest tej roboty, jak widzicie. No ale jakoś sobie radzimy. Dobra, ten leci do krów, czyli tu. Przejdziemy sobie do tego. Podjeżdżamy i wysyłamy go na olejarnię. A tamten w mleczarni też tam przejeżdża obok. Nie wiem, czy się zablokował, czy się nie zablokował. Pracownik E. Też za chwilę do niego podjedziemy. Za blisko właśnie, żeby nie przeszkadzać. Chyba się zablokował, aczkolwiek nic nie mówi o tym. Cicho siedzi. No to 4000 litrów zbiornik ma ten kombajn, także akurat na przyczepę 8000. Dwa zbiorniki. Mam nadzieję, że tu pojedzie sobie dalej. Dobra, tego w takim razie wysyłamy tutaj. Z tym rzepakiem, oliwkami i po palety. Także ładny stawik. Da radę tu pojechać. Chyba musimy mu trochę pomóc. No. Ja prawie do połowy. Dobra, leci panie. Aha, tego tu. Temu tu drzewko przeszkadza. Standardowo. Ciekawe jest też to, że te drzewa nie rosną. Te, które już tu są na łapie. A jak nie ściął, potem widział pieniek, no to by urosło takie duże, nie? Tego ziomeczka dokładnie potrzebujemy. No i ładnie się tu. Ładnie się tu bombił. Pewnie tu jeszcze są w środku palety. No akurat masła tylko 3. Dobra, pełno. Także mogę go tutaj z powrotem sobie zatrudnić, aczkolwiek trzeba będzie jeszcze po drodze go złapać w okolicach farmy i rozładować te palety. Także w drodze pewnie sobie wziąłem od razu. Oj, to ma to ciężko. To ma to ciężko, także pan sobie pewnie wyprzedał. Za chwilę. Może mu się uda, bo na tym niemym odcinku nie pykło, jak to już zaczął zjeżdżać z górki. Nie, nawet chyba nie próbuję, no bo tu skrzyżowanie jest. Niebezpieczne miejsce na tym niemym odcinku, no to nie przeszkadzało. Tam pracownikowi. Dobra, czy ja coś tu jeszcze chciałem ogarnąć? Chyba na razie nie, wylał to mleko, także fajnie, że to 10 litrów. Spoko, ten śmiga. W takim razie lecimy tutaj z tą gnojóweczką. No i obornik też za chwilę trzeba będzie ogarnąć. Tutaj też słomy by trzeba było dorzucić do tych krów. Także trzeba tu podejść po lewej stronie. No i spoko. Ostatnio sobie nawoziliśmy poprzednim razem gnojówkę na piące. I też było spoko. Ups, też było spoko całkiem. Fajnie to pole się nadaje, no aczkolwiek jest mniejsze, nie? Teraz takie większe pole, 2,6 chyba hektara około. Sobie nawozimy, to już mamy pełną beczkę, 18 tysięcy litrów. No i w środku jest tu jeszcze 48, także sporo naprawdę jest tej gniówki. Sporo jest tej gniówki. Aczkolwiek i tak na tym polu jest tu problemik na drugim przejeździe, że będą mijaki, więc... Więc musimy też tego pracownika pilnować, no i poprawimy to sobie obornikiem za chwilę. Ale już jestem do tego przyzwyczajony. No i też trzeba będzie przesunąć po drugim przejeździe tego pracownika, żeby właśnie... Który to ma 8%? Chyba ten z kukurydzą, nie? A raczej nie ten z oliwkami jeszcze. Chyba. Mleko przyjechała kubotka znowu.
Trzeba ją tam będzie złapać w okolicy farmy i rozładować te palety. No, w sumie mogę chyba ten gąbusz już pójść, nie? Toż mu się tu chwilę zajmie. O, ten jest pełny prawie. Chwilę mu się zajdzie. Dobra, tym sobie w takim razie wyjedziemy, napełnimy jeszcze ten rozrzutnik i podjedziemy tam w okolice pola. No i trzeba tam tego złapać. Tyle mam obornika. Ile jest pracowników aktualnie? Limit, a no właśnie. A no właśnie, limit pracowników jest aktualnie. Także jakoś to trzeba będzie ogarnąć. Dobra, ten razie to niech stoi, tego sobie złapiemy. Tą belkę z bawełną też trzeba przewieźć. W wolnej chwili pełny jest z kukurydzą kombajn. Dobra, rozładowane, także niech jedzie. Kolejny raz. Ostatni raz. Wypijmy przy ognisku, jak za dawnych lat. Osiemdziesiątych lat, beztroski czas. Ten dojechał. To w sumie możemy rozładować i go puścić z powrotem. Chociaż tutaj jest bardziej pilna sytuacja, ponieważ właśnie tu są te omijaki. Trzeba się przestawić o te 4 metry, 3 minimum. To jest 15, także 1 piąta. No, zaraz to ogarniemy. No i tutaj te omijaki trzeba będzie poprawić. Całkiem jest ich tu sporo na tym polu. Tu jest 15 metrów, obornik będzie rozrzucał na... Obornik będzie rozrzucał, dobra, sam sobie zawrócę. Ten tutaj nie przeszkodzi, a właśnie. Prawda, mi tak połówka zostaje na końcu przejazdu, więc spoko. To może być jakoś tak, żeby tam było pod koniec mniej więcej na styk i żeby tutaj 12 metrów starczyło też. No troszkę jeszcze może być do lewej, ale i tak nie ma tragedii, nie? Coś takiego. No spoko. Dobra, tego podjeżdżamy, opróżniamy w takim razie. Fajnie, że teraz nie zaspałem już. Nie zaspałem z tym. Pan zbiornik ma chyba też oliwki, nie? Fajnie, że nie zaspałem z tym przesuwaniem. Dobra, to niech się wysypuje w takim razie. Ten za chwilę ogarniemy, ten się za chwilę przyblokował, także możemy go na chwilę zwolnić. Ten dojechał, trzeba go wysypać. Tego na razie może nie będziemy zwalniać. Dobra, w sumie jest wolny aktualnie John Deere, więc możemy go puścić, jak jest wolny pracownik, też na przywiezienie do przędzalni tej bawełny. Szukałem tutaj jakiegoś innego ciągnika na farmie, ale nie ma niestety. Nie ma niestety. Także widzicie, no sporo jest tej roboty, pomimo już limit pracowników też wyczerpuje aktualnie. No to jednak wszystkiego nie zrobią i do rady tak. Miejmy nadzieję. Tutaj w przędzalni wygląda to w ten sposób. Także jest tam 1/4, nieco ponad. No wolny ciągnik, ale jest spoko. Kurczę, tego miałem zwolnić jeszcze. Tego tu miałem jeszcze zwolnić. Ponieważ troszeczkę on tu chyba się pospieszył z tym. Pierwszy problem. Dobra, najpierw może to niech sobie jeszcze śmiga w takim razie, jak jest wolny, tego można tutaj przestawić na boczek, żeby nie przeszkadzał kombajnowi. Jeszcze jeden zbiornik tutaj się zmieści. Hmm.
najpierw może tego, żeby już tam po oliwki podjechał z powrotem. Robimy się tam. Dobra, jakoś zawinął. Spoko, także 16 palet tu jest też w olejarni, 4 na zewnątrz i tutaj też. No troszkę chyba przyhaczyłem. Ups. Nie tak bardzo jak tu, żeby to się kurczę nie powiesić na tym płocie. Byłoby słabo. 4 palety na zewnątrz i 12 jest w środku jeszcze. Także generalnie tak to wygląda. Dlatego też tu przyjechałem od razu sobie zabrać się w... No i dobra. 12 załadowałem, 4 są jeszcze na zewnątrz, no i w środku jest pusto. No i teraz tu jeszcze przywieziemy. Ładujemy te oliwki i rzepak. No i to leci sobie na... farmę. Będzie można już odczepić przyczepę do palet. No i w sumie reszta oliwek się zmieści na tą... na tą przyczepę drugą. Spoko. Dobra, wyładowane. Tego puszczamy na farmę. Fajnie, tutaj tak to wygląda. Ten tu jeszcze śmiga, ok. Tu trzeba będzie oborniczek ogarnąć. Ten też dojechał. Tym też trzeba ogarnąć, tym też trzeba ogarnąć. Ale właśnie, sporo z tej roboty. Dobrze, on się tu przyblokował, no bo rozładował, pojechał i tyle, nie? Nie zdążyłbym wsiąść i załatwić tutaj tego, czego potrzebuję. Dobra, stwórz pracę i Boże doktorów mleko mleczarnia. Spoko, niech leci. Ten jeszcze wraca, ten tu musi sobie poczekać chwileczkę, aczkolwiek tego sobie zwolnimy. Dobrze, że akurat wsiadłem, go tu zauważyłem, ponieważ musi chwilę poczekać. Dobra, ten może na razie tutaj sobie stać. Tego ogarnijmy, żeby już tam puścić głębosz. Także no sporo się dzieje, jak widać. Jeszcze kawałeczek, dobra. Coś takiego. Jest chyba w miarę ok. No nawet już tam zaciągnikiem widać jest ciemniejszy niebieski, czyli dwukrotnie nawiezione, ponieważ już tam właśnie było. Było nawiezione w tym miejscu. Dobra, puśćmy może tak pracownika. Tutaj sobie wsiądziemy. Chyba jest spoko, tak z daleka widać, że jest ok. 80% ma kombajn to kukurydzy chyba, tak? Tam po lewej akurat widać, że zawraca. Także możemy sobie podjechać i spróbować go odebrać w locie. Dobra, ten już tu śmiga. Ale za chwilę odbierzemy. Ten tu już też skończył. Nie podjechałem, wolę się upewnić, że jest ok. Dobra, to już chyba nie będzie żadnego problemu z tym nałożeniem i potrzeby właśnie, żeby wykorzystywać obornik. Także możemy nim tam podjechać z powrotem koło obory. Aktualnie jestem u pracowników znowu. Także właśnie trzeba korzystać. O, tu akurat dobrze przejeżdża. Także możemy rozładować te palety i już też odczepić tą przyczepę. Także no, trzeba wykorzystywać tych pracowników właśnie, jak źle to brzmi, ale jak są dostępni, nie? Jak jest limit właśnie jeszcze nieosiągnięty, nie ma ich maksymalnie zatrudnionych. No i ciągniki jak są wolne, bo teraz właśnie może ta kłodka mała wozić mleko, ale za chwilę przepinamy do siewnika i będzie tam siała siewnikiem punktowym, nie? Także no widzicie, jest potrzebne to wszystko. Dobra, w takim razie stwórz pracę, kolejny, ostatni już raz. Dwie beczki będą prawie, także niech to sobie jeszcze poleci.
Ziomeczek z tym, ten już też dojeżdża, a ja go wysłałem gdzie? Na farmę? Na farmę chyba, tak? Czy na pole? Nie wiem, ale możemy tu zajechać i odebrać, żeby ten też tu już nie stał. Nie brał kasy, nie ciągnął, tylko wziął się do roboty. Co mam spracować? Wolę leń chować. Taka piosenka była. Dobra, głębosz sobie śmiga elegancko, tego podjedziemy, opróżnimy już po 100 i no i będzie już pełny, także trzeba go opróżnić. W międzyczasie sobie jeszcze ogarniemy tego John Deere'a. I co jeszcze? Ciężko ma. To jest ten 200 koni. Ale z największą przyczepą. 37,5 tysiąca litrów. No co robić? No w takim razie elegancko. Ten niech śmiga. Ups. Nie wiem, czy wciągnie on to. Wciąga, dobra. Zawsze się staram tam, nie wiem, w środku, jak jest ten, ta ikonka, rozładowywać, ale chyba nie ma takiej potrzeby. Wystarczy w tym znaczniku się zmieścić i tyle. Ok. Także na siódemce będzie bawełna następnym razem, jak tam już kombajn czeka. Tego możemy na farmę tym razem puścić. Spoko. A ten w sumie może tutaj gdzieś. Może gdzieś tutaj ten różnik był odczepiony. Nie muszę tam jechać koniecznie go napełniać, dopełniać, odczepiać w miejscu docelowym, ponieważ jeszcze będziemy go używać. Tak samo jak chyba w niemym odcinku właśnie. Te kilka odcinków temu było widać, że na 10 tam jeden przejazd robiłem tym rozrzutnikiem na 4, na 9. Także no jest trochę takiej roboty. Dobra, tego Maseja możemy do czego wykorzystać? Nie wiem, czy jest jakaś potrzeba, tym na pewno trzeba odjechać. No to jeszcze przyjechałem z tymi paletami, ale spoko. No w sumie może zostać taki zestaw ten. Motorywki tu pójdą do oliarni ewentualnie, a się też te palety, chociaż odwołać trzeba będzie. Pamiętać, żeby na farmę zajechać. Dobra, tego mogę puścić na chwilę, jak jest akurat wolny pracownik, a ten już tutaj nie uda mi się zatrudnić, ponieważ jest limit. Dobra. Aczkolwiek jesteśmy za połową tego pola, także generalnie spoko. Generalnie spoko. Dużo się dzieje w tym odcinku, aczkolwiek na wszystkiego jest po trochu i dylemat będę miał, jak i tytuł nazwać, nie? Ten odcinek nazwać. Jaki tytuł zrobić? Na pewno trzeba się będzie też tymi sianokosami zająć. Ogarnąć, załatwić. Ogarnąć. Dobra, mamy już coś tam w silosie, jeśli chodzi o kukurydzę. Chyba tak. Coś tam już kosiliśmy i. No dokładnie. 22,5 tysiąca litrów. Teraz już będzie punkt 40 czy nawet 50. Także sporawo. Podobno 400 tysięcy litrów można maksymalnie jednego produktu w tym silosie przechowywać. Jest to ciekawe. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w sumie mógłbym spróbować ewentualnie na przykład kukurydzę sobie tyle zgromadzić, żeby ten limit osiągnąć. No generalnie chcę ją wykorzystywać tak samo jak owies do produkcji płatków zbożowych. Gdzie jeszcze potrzebuję mieć rodzynki, czyli właśnie winogrona, za te wszystkie maszyny. No, zobaczymy. Nie wiem, czy mi się to uda, no bo jednak trochę tej kukurydzy trzeba będzie zbierać. To jeszcze chyba dwa przejazdy, żeby ten limit osiągnąć. No ale się okaże. Się okaże, czas pokaże. Spoko. W takim razie, proszę Państwa, myślę, że wypadałoby kończyć odcinek. Myślę, że wypadałoby kończyć ten odcinek John Deere'a. Już przepinamy do siewnika. No i myślę, czy się nie skusić na nowy kombajn.
sumie to ten John Deere to jeszcze może być do zgrabiarki ewentualnie wykorzystany, nie? Czy nie? Albo Massey w sumie bardziej. Będzie zużytniejsze troszeczkę. Już ten John Deere też fajnie kolorystycznie pasował do tej kronki. No idzie akurat po ostatni chyba kurs. Tak kubota. Tak ma 80%. No tu jeszcze dwa przejazdy. A ten chyba też dwa przejazdy. Wydaje mi się, że na raz tego nie ogarnie. Kłębusz cały czas śmiga. Dobra, tak w sumie też mógłbym chyba sobie zwolnić za chwilę. Jak to tu wygląda sytuacja z tymi krowami? Jeszcze 12 tysięcy litrów, no i to jest 18 chyba. Ogarnie to na raz, czy nie ogarnie tego na raz? No może i ogarnie, w sumie 9 metrów, tak kurczę. Nie jest wcale tak mało, aczkolwiek troszeczkę mu pomogę i przesunę go w lewo. Wydaje mi się, że tak powinno być lepiej i mam nadzieję, że nie będzie żadnego omijaka. No tak, już nie będę z tej gniówki tam zwalniał, myślę, że da radę. Chociaż ten jeździ 10, ten jeździ 16. Więc może go to dogonić jednak. No i spoczko, no i spoczko. Także kolejny raz może w sumie też sobie tutaj nawieźmy gniówkę. To jest akurat fajne pole. Największe, jakie mam. Aczkolwiek później jakbym kupił sobie już to tam po lewej stronie. Ale i nawet teraz bym się skusił, to by było nawiezione dwukrotnie. Raczej mi się już tego nie uda nawieźć, ponieważ jest gotowe do zbioru. No to tam też fajne, prawie 4 hektary. Też by można było ładnie nawozić sobie gnojóweczką, nie? Aktualnie największym polem jest to, które teraz mam. To już też jest pełny i cofa. Tutaj podjedziemy, może w locie się uda odebrać. Żeby już tam tej gnojóweczki też nie zwalniać. Nie spowalniać. No, 9 metrów. Gdzie dedykowane jest 6 przystawki, ale chyba to na spokojnie sięga. No jak tam na 11 metrów do tego klasa też dawał radę. No to nieźle, nie? Fajnie jest ta przyczepka. Sporo widać. Elegancko, tutaj też pracownik F potrzebuje z oliwkami. Być odebrany. A się stara z góry, nie? A teraz nie trzymam gazu w ogóle. On się stara sam. Nieźle. Okej, akurat jest pusty. Spoko. Tam już też gniewka za mną pędzi. Także odjeżdżamy, żeby jej tu nie przeszkadzać. Bo troszeczkę wystaje, no ale też widać jest zapas, nie? Widać jest zapas, także jak ja się tam przesunąłem na trzeci przejazd, no to i tak tutaj jeszcze kawałeczek. I tak tutaj wystarczyło i zwolni się, czy pojedzie na oliwki jeszcze? On sobie chyba jeszcze oliwki tu nawozić. Z tego co widzę, ma ambicje. No i proszę bardzo, pięknie jest nawiezione. To jest dwukrotnie już nawiezione, także spoko. Nie ma problemu. Dobra, będę kończył ten odcinek w takim razie. Fajnie, że udało się tą kukurydzę zebrać. Także przystawka jest elegancka. Będzie można ją zostawić, a tamtą na sklepie już sprzedać. Tak myślałem, że się spisze, nie? Okej, okay, gąciweczka mleka już jest tutaj przewieziona, także tu jest pusto. Elegancko. No, tu jest tyle tego mleka, także fajnie. Fajnie. Elegancko. Zatem, proszę Państwa, będziemy kończyć ten odcinek. Dzięki wielkie za obejrzenie. Jeśli Wam się podobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Miłego dnia Wam życzę. Zapraszam na kolejne odcinki. No i do następnego razu. Także trzymajcie się, no i pa, pa.